przejazd. Przynajmniej mam taką nadzieję. Muszę się wreszcie kiedyś przejechać. Przepraszam was, jestem troszeczkę do tyłu z filmikami. Normalnie nie ma kiedy jeździć. Ale ostatnio to takie mokradła przez tą zimę, co zaatakowała, że przejście na nogach jest ciężko, co dopiero motorem jechać. Straszne kolejne się zostawia. Dawno na kole nie próbował. Te terce to łatwiej szło. O wiele łatwiej. To sensu nie ma. Jest tym okradło. Cyk, 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 cyk. I po kamyka. Hop, hop, hop. Jedziemy na trakcji, zobaczymy ile dam rady podjechać. Hops! Oponka się trzyma. Łańcuch nie przeskakuje, jak słyszycie. Elegancko jedzie. Elegancko, naprawdę. Inaczej się udałoby na drugą stronę przejechać. W teorii. Się by udało. Ja bym tu tak fajnie wziął, to przeskoczył, a potem dzyk, dzyk. To nie przeskoczę, to za bardzo jest w dół. Spróbujemy przejechać po prostu i tu wyjechać. Bo jest za mokro, żeby... Ojej. Jesteśmy i do góry. Jak jest przyczepność, więc popieramy gazować i hałasować, nie? O, siedzimy na baku, jak na samym przodzie i ładnie idzie pod górę. Chodzi o trakcję. Drogi nie ma. Idzie ładnie. Powiem wam szczerze, że jestem z oponki zadowolony. Jak na oponę, którą dostajemy z motorem, to powiem wam szczerze, że trzyma. Trzyma uczciwie. Fajna, mięciutka. Jeszcze raz.
No niestety trochę za mała prędkość, ale boję się szybciej jechać, bo jak mnie czasami wywaliło, to żadnych ochraniaczy nie mam. Dobra, jedziemy na kolejną miejscówkę, widzimy się za chwilę. Ja tu parę lat jeździłem, nigdy nie było coś takiego wydarte, a teraz to patrzcie, jaka dziura jest. Ojej. Bez komentarza. Cały gaz i tyle. Jak tu jeździć teraz? Ojej. Popuściłem się sprzęgło za bardzo. Jak widzieliście, wyjechałem prawie bez gazu. Widać, że dzisiaj ktoś tu jeździł. Wszystko zjeżdżone. Jasny pieron. Ale umęczone to. Ojej. Mnie interesuje tamten podjazd. Elegancko, elegancko. Przyczepność jest, z tego co widzę. Klamki, nie łamki zadziałały. Ale widzicie, przyczepność jest, tylko za krótki motor. Troszeczkę za krótki motor na to wychodzi. W ostatnim filmie rezo! Rezo, bo nie wyjedzie. Ojeju. Ja wam za niedługo pokażę, o co chodzi. O co chodzi. Przerobimy tego, tą 140 na wszędołaza. Będę podjeżdżał podjazdy jak KTM. Jak widzicie, prawie wyjechał. Prawie wyjechał. Tylko korzenie. Ale macie tutaj to te pokazane, że wcale tutaj tak dużo mocy nie potrzeba, że tu wyjechać. Teraz pojadę delikatnie szybciej. I teoretycznie, jak wyskoczę tu, to już wyjadę. Ojej, zachwiało mnie. Teraz mój błąd. Tutaj brakuje mi jednej modyfikacji w tym pitbike'u. Jednej modyfikacji, która pozwoliłaby mi to podjechać. Prawie bez gazu. Tamten podjazd. Kończy cała droga. Kolejna część z cyklu bardzo mądre pomysły pana MRF. Racingowe rękawiczki, polecam. Chyba zjadę tym lejem tam na dół.
Tylko jak potem wyjedziemy, to się już będę jakoś martwił. Więc jedziemy może. Zjadę, a potem będę się martwił. Ewentualnie motor zostanie i tyle. Wyciągniemy go w lecie. Jak będzie trochę suszej. Akurat ma sypać. Akurat ma sypać śnieg, to go zasypie. Ojej. Teraz jak ja zjadę na dół. Ojej. Wbrew pozorów. Kurwa, tu jest ostro. Muszę do tyłu cię pociągnąć. Ojej. Wszędzie te drzewka. Oj. Kurde wele, pojechałby się motor. Dobra. Jedziemy w dół. Na dwóch hamulce. Ojej, ojej. Ja sklepiłem, prawie przed kierownicą przeleciał. Liści pełno. Liści pełno, pod liściami jakieś wynalazki. Ojej. Aż mi się ciepło zrobiło, powiem wam szczerze. Jak ja to widzę. Ale fajna trasa była potem wyjechać. Wyjechać. Może by wyjechał. Ja by dokopał się do ziemi z tych liści. O. To tylko korzeń. O. Puścimy go tam na dół. Niech sobie leci. Ogo! Dobra, jedziemy na dół. Jedziemy na dół. Jedziemy. Ojej, ale tu kurde pa... Jasny wind. Ale tu liścia. Ojej. A teraz jasny gwint, ale tu błociaro. Do góry by się cofnął jako, ale czy jest sens? Nie ma sensu. Muszę zrobić osłonę filtra powietrza dla Pitbike Ridera. Dla Pitbike Ridera jedziemy w jakiś błociara. O! Zalało mi go. Zalało mi motor. Ja pierdzielę. No i patrzcie, i zostanę tu. Aha, słyszę. Słyszałem, co się dzieje. Patrzcie. Patrzcie, co się odpierdzieje. A słyszałem to. Coś mi tu skwiercy. Se myślę, coś mi tu skwiercy. No i popatrz. Jakaś gałązka mi wyrwała kabul z fajki. A, takie trika. Tego bym się nie spodziewał, że coś takiego może się odpierdzielić, ale tu jak zjeżdżałem, to tam zawadziłem o te drzewka. Dobra. I było przebicie. Jak miało zapalić. Patrzcie teraz. Pali, jeździ! Chyba. Jaju, więcej mocy, więcej mocy. Dobra. Jedziemy. Ojej. Delikatnie, żeby się nie zakopać. No i tyle byłoby. Zjazdy? Nie chcę nic mówić, ale ja jestem strasznie niezadowolony z tej całej jazdy. A wyjadę może jakoś tu. Ale jakby skoczył na drugą stronę. Nie wyjadę tam. Próbujemy tu. Jasny pieron tu jest. Ale
Krosem normalnym by tu nie wyjechał. To z tego, żeby nie wyjechał krosem, jak ja mam pitbike'a. Kurde. Gałązka mi wcisnęła hamulec na tył, dlatego mi stanął. Patrz jak wąsko. Dobra, troszkę wyluzować jakoś. A, jest luz? Jest luz, bo leci do tyłu. Ktoś czuje, że tu chyba książkę napisze. Chyba książkę tu napisze, tak wam powiem szczerze. Przejadę, a nie chce mi się cofać. Przejadę przez to drzewko. Ojej, to już jestem prawie jestem. Tymi pomysłami. Z tymi pomysłami normalnie. Ojej, po co ja to wyjeżdżam? Aha. Odkręć kranik. Wtedy nie będzie zdychał. Będzie lepiej palił. Nie będzie go dławić. I zygzakiem pod górkę. Chyba, że wyjdziemy prosto? Nie. Za bardzo wynosi na koło. Spróbujemy troszeczkę może na kole. Najlepiej by było gdzieś równo, ale no nie ma takiej łąki, żeby się nikt nie dar. U mnie to wszystko ostatnio jest takie mokradła, że nawet nie ma co tam jeździć. To próbujemy tutaj na kole może troszeczkę. A jedyneczce. A jedyneczce popróbujemy może. Zobaczymy, ilem zapamiętał. Teterko fajnie się jeździło na kole. Nie ukrywa. Muszę się nauczyć sterować wreszcie tym motorem, bo tak to mi to słabo idzie. O, jeszcze mi coś do oka wpadło.
razu lepiej jest. A ja nie lubię gazować. Ja muszę się nauczyć tak, bo na TTR-ce już tak się, powiem wam, że łapałem, o co chodzi. A na pitbike'u jest taki bardziej agresywny, bo TTR-ka tak oddawała równiutko moc, a ten pitbike jest taki narwany, nie? W porównaniu do TTR-ki. Się da gaz, to tak strasznie reaguje na ten gaz, nie? Jeszcze mam krótki rolgaz, więc... Więc no, efekt jest potęgowany jeszcze dodatkowo. Światła działają? Światła działają. Działają światła. Mam nadzieję, że zauważyliście coś ciekawego. Mianowicie przez cały odcinek ani raz mi nie szczelił łańcuch. No bo go dość mocno nasmarowałem. Potraktowałem go dość ostro i tak będę musiał zrobić przed każdą jazdą. Na tyle w dzisiejszym odcineczku. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!